Lotos Tref Gdańsk przegrał u siebie z Zaksą Kędzierzyn-Koźle 0-3 w meczu drugiej kolejki plus ligi siatkarzy. MVP meczu został rozgrywający gości Paweł Zagumny. Wygraliśmy dzisiaj za 3 punkty z drużyną Lotosu. Zagraliśmy przez 2 sety, zagraliśmy bardzo dobrze, skoncentrowani od początku do końca. W trzecim niesamowite wejście Kała Kaczmarka, Kamińskiego, który zagrał znakomite zawody, bardzo wysoki procent w ataku. No cóż, ciężko nam się grało w tym trzecim secie, ale do końca wierzyliśmy w zwycięstwo, punkt po punkcie odrabialiśmy i ze stanu 14-20 zwyciężyliśmy. No, dzisiejszy mecz był dla nas bardzo ciekawy. Pierwsze 2 sety kontrolowaliśmy od początku do końca, ale w trzeciej partii, po zmianach zrobionych przez szkoleniowca drużyny z Gdańska, mieliśmy małe kłopoty z przyjęciem zagrywki, ale na szczęście sytuację udało się opanować i przechyliliśmy szale zwycięstwa na naszą stronę. Cheerleaderki, dziewczyny, powodzenia, do zobaczenia.